Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek poradnikowy, który gdzieś tam z tego co widzę kilka lat temu był nagrywany, aczkolwiek o miernikach. Jaki miernik ponad 6 lat temu, 7 lat temu był nagrywany. Dzisiaj, po kilku latach doświadczenia, kilkuset, a może i tysiącach samochodów sprawdzonych przed kupnem, co nieco więcej o temacie, jaki miernik lakieru wybrać, jakie są najlepsze mierniki lakieru. Także myślę, że dosyć ciekawy temat. Zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału Autokrytyk. Także zaczynamy. Na początek, no jakie mamy rodzaje mierników lakieru? Oczywiście to wszystko jest związane, jak większość zapewne się domyśla, z ceną takiego miernika, czyli mamy tutaj, ja pokażę podstawowe dwa mierniki lakieru, tutaj z jednej firmy Prodiktech, które mam. Jeszcze wcześniej był jeszcze jeden miernik, dwa faz, który dosyć dzielnie się spisał, ale niestety mechanicznie został uszkodzony, także tutaj nie będę go pokazywał. On jest identyczny jak ten, tylko jest żółtym tym. Tutaj sobie jest, to nie jest, nie będę tutaj oczywiście żadnej reklamy nikomu robił, to nie jest materiał sponsorowany. Ten miernik kupiłem sam gdzieś tam ileś lat temu, chyba nawet w okolicach gdzieś 10 lat temu mniej więcej. On był mało używany, jest praktycznie jak nowy. Tutaj mamy sondę, jak widzicie, płaską. I ona jest nieruchoma. Czyli to jest jeden z podstawowych mierników lakieru, aczkolwiek ten miernik mierzy i aluminium, i stal. Także niektóre te mierniki najtańsze mierzą tylko stal. Tutaj mamy miernik pistoletowy. Oczywiście to jest najbardziej, że tak powiem, wypasiona wersja. Mamy przede wszystkim punktową sondę metalową i dodatkowo uginającą się nam, czyli bezpośrednio nam mierzy, bez dotykania właściwie dokładnego miernikiem danego elementu. Czyli tutaj mamy podstawowe. Do tych podstawowych mierników dochodzą jeszcze mierniki. Tak jak tutaj mamy z sondą na kablu, czyli on się będzie różnił tym, że ta sonda nie będzie tutaj, tylko będzie kabel wychodził. No i sonda będzie taka sama jak tutaj na kablu. No i mierniki, które będą miały też punktową na kablu, one są w podobnej cenie. Jaka jest różnica w tych miernikach? Jaki miernik wybrać? No różnica jest taka, że taki miernik kupimy w okolicach gdzieś tam 100-150 zł nawet. I ten chyba kosztuje aktualnie, nie wiem, ja za niego płaciłem chyba wtedy nawet w okolicach chyba 100 czy 110 zł mniej więcej. A ten miernik profesjonalny z sondą punktową, metalową, która się dostosowuje dodatkowo jeszcze sprężyna, ten miernik powyżej 500 zł. Także różnica w cenie przede wszystkim mówi nam też o jakości miernika. Co potrzebujemy? Jeżeli potrzebujemy do jakiegoś amatorskiego mierzenia swoich gdzieś tam prywatnych samochodów, jeżeli zmieniamy auto co kilka lat, to taki miernik spokojnie nam wystarczy. On jest na baterie, te małe paluszki, baterie też dosyć wytrzymałe. Ja tutaj nawet chyba baterii nie wymieniałem, były chyba kilka samochodów mierzone. Także tutaj taki miernik nam spokojnie wystarczy, jeżeli tam co kilka lat, czy nie wiem, raz w roku, czy raz na 2 lata będziemy używać do zgrubnego jakiegoś pomiaru. Tutaj musimy zdać sobie sprawę, że ta sonda jest stała, czyli ona się ani nie ugina, ani nie ma punktu. Musimy dociskać do równych powierzchni. A czym to się różni od takiego miernika? Ten miernik się dopasowuje do krzywizn i de facto ta sonda metalowa, punktowa, która tutaj jest na środku, ona powoduje, że wszelkie zagłębienia, załamania blachy po prostu w samochodach, wnęki jakieś możemy bez problemu zmierzyć takim miernikiem. A z tym miernikiem będzie nam ciężko to zmierzyć i będzie nam pokazywał zafałszowane też dane. Dużo osób, spotkałem się już z takim, czy nawet widziałem raporty,
z firm, które sprawdzają. Widziałem, gdzieś się tam spotkałem jeszcze, jak to było kilka lat temu, jak sprawdzałem auta, gdzieś tam widziałem, jak z konkurencyjnej jakiejś firmy ktoś tam, czy nawet przy rozmowach z właścicielami komisów, czy handlarzami samochodów, oni często właśnie mówili, że tam gdzieś tam z firm przylatują 15-20 minut, pomierzy, porobi zdjęcia, najważniejsze zdjęcia, jest jak najwięcej zdjęć narobić, żeby klient sobie mógł obejrzeć samochód. No i z takim miernikiem właśnie przylatują i wpisują tam później głupoty, że w zagłębieniach gdzieś tam, że szpachla, że wyszło im 300 czy tam 1000 mikrometrów. To wszystko powoduje, że te wyniki są zafałszowane, czyli jak ktoś nie umie obsługiwać takiego miernika właśnie z płaską sondą, tak jak tutaj mamy, no to niestety, ale te pomiary będą zafałszowane, szczególnie jak ktoś będzie mierzył na przykład słupki tutaj przednie, czy w ogóle jakieś zagięcia blachy, zaokrąglenia na blachach, to te pomiary wychodzą po prostu zafałszowane. Takim miernikiem trzeba się umieć posługiwać oczywiście. Jaki miernik wybrać? No tak jak powiedziałem, jeżeli gdzieś tam mierzymy, to najtańsze mierniki z sondą stałą spokojnie nam wystarczą. Jeżeli gdzieś tam profesjonalnego szukamy miernika, no to taki miernik z sondą punktową tutaj na pewno będzie, jeżeli tych samochodów mierzymy dużo, będzie lepszym rozwiązaniem, no bo tutaj mamy dokładne pomiary na zagłębieniach i rozpoznawanie materiału oczywiście automatyczne, także stal, ocynk, ocynkowanej blachy, to też często się przydaje gdzieś, gdzie elementy były wymieniane na przykład. Także tutaj to są takie kompromisy. Jaki jest jeszcze miernik trzeci rodzaj? To coś powiedziałem, że też z takimi sondami punktowymi, ale też zwykłą płaską na kablu. Ja tych mierników miałem taki miernik, gdzieś tam mogłem go poużywać kilka razy, ale ten miernik przy wypisywaniu raportu, jeżeli ktoś ogląda auta zawodowo, sprawdza, to trzeba mieć dwie ręce, czyli w jednym ręce pomiar robić sondą, a w drugim po prostu trzymać sam miernik. A tym miernikiem pistoletowym bez problemu mierzymy jedną ręką, powiedzmy, i może w drugiej ręce możemy trzymać co inne, latarkę czy jakiś segregator do zapisywania pomiarów. Tutaj akurat się łączy z aplikacją ten miernik, co tam był w teście poprzednim pokazany. To on może też automatycznie nam zapisywać tak naprawdę te pomiary. Także ja tutaj tego miernika, jeżeli ktoś nie musi robić raportów na bieżąco, no to ten miernik na kablu może rozważyć. Także w stosunku do tych, powiedzmy, ze stałą sondą, ten miernik na kablu będzie trochę wygodniejszy, jeżeli nie musimy spisywać w trakcie raportu. Także podsumowując, jaki miernik wybrać, najlepsze mierniki lakieru, to jeżeli szukamy profesjonalnego miernika, gdzieś tam sprawdzamy kilkadziesiąt, kilkaset samochodów, to taki miernik z punktową sondą uginającą się pozwoli nam mierzyć wszystkie zagłębienia gdzieś tam na łączach blachy. Jeżeli mamy do prywatnego użytku miernik, to taki miernik spokojnie nam też wystarczy z płaską sondą. Także możemy kupić sondą na kablu, on będzie droższy, kilkadziesiąt złotych. Ale może też być wygodniejszy, jeżeli osoba nie musi spisywać raportu w trakcie. Jeżeli tak jak ja spisuję raport, no to dla mnie ten pistoletowy miernik jest wygodniejszy w użytku po prostu. A co do sondy punktowej czy do metalowej uginającej się, no to jest już kwestia też kosztów. Tak jak powiedziałem, taki miernik kupimy już w okolicach nawet 100-120 zł, w zależności też od materiału. Tutaj akurat ten rozpoznaje i nie rozpoznaje, tylko możemy mierzyć i stal, i aluminium. No ten automatycznie rozpoznaje nam materiał. Także ten kosztuje ponad 500 zł, ten w okolicach 100-120 zł. Na kablu musimy jeszcze dodać w okolicach 50-70 zł, w zależności od wersji wygody. Także jeżeli prywatnie, to taki miernik podstawowy nam
wystarczy, jeżeli tych aut mierzymy więcej, no to taki miernik z punktową sondą gdzieś tam ułatwi nam te pomiary. Także to by było na tyle odnośnie jaki miernik lakieru wybrać, najlepsze mierniki lakieru, na co zwrócić uwagę kupując taki miernik, jakie są ceny. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, wspierania kanału Autokrytyk, udostępniania filmu. Pozdrawiam, do usłyszenia, do następnego odcinka.